Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam, abyście skorzystali z linków w opisie materiału, tutaj gdzieś oczywiście na dole. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A co mam dzisiaj Wam do powiedzenia? A właśnie, Sandman jest to świetna komiksowa seria. I bez dwóch zdań nie da się jej odebrać tych wszystkich laurów, które zbiera, tych nagród, które otrzymuje za swoją, na swój sposób wybitność. Mimo wszystko Neil Gaiman stworzył tutaj dzieło ponadprzeciętne i ja się też to podpisuję. Nie zmienia to faktu, że jednak jeśli chodzi o Sandmana, nie jestem jakimś największym fanem tegoże świata. I może nie do końca rozumiem jego fenomenu, choć mówię, nic nie ujmując, to jest bardzo dobra komiksowa seria. Przeczytałem ją, choć przyznam się szczerze, bo czasami ludzie patrząc na moją kolekcję mówią, ale nie masz swojej serii Sandmana w swojej kolekcji? No mówię, nie, nie mam, ale mam za to Sandman Uvertura. Jest to najlepszy, uważam, komiks, może dlatego, że Williams III stworzył rysunki fenomenalne z niesamowitą rozkładówką. Palce lizać, ale chciałbym właśnie nawiązać to, bo w końcu chyba do tego dojrzałem, aby wyrazić się na temat serialu. Serial, który się pojawił na platformie Netflix, już jakiś czas temu już masę filmów powstało, każdy kto tylko mógł czym prędzej biegł i nagrywał materiały, żeby jak najwięcej one zyskały na popularności, a ja to robię dopiero teraz. Dopiero teraz stwierdziłem, że tak chcę nagrać i się podzielić swoją opinią na ten temat, bo tak jak mówię, robiłem zestawienie top 10 najlepszych serii Vertigo, że tak się wyrażę, obecnych DC Black Label. Na 9 czy 8 miejscu dopiero był Sandman. Może niektórym się naraziłem, ale byli też tacy, którzy byli zwolennikami mojego zdania i je podzielali. Natomiast ja tak jak mówię, Sandman jest bardzo fajną serią. To, co wszystko wyszło z tego uniwersum, ja przeczytałem. Może z wyjątkiem jednego komiksu, który jest trudno dostępny albo cholernie drogi. On jest związany z klimatami takimi japońskimi, samurajskimi, coś takiego chyba mi się kojarzy. To tak na marginesie, ale tak czytałem wszystko. Generalnie wszystko, co jest spod nazwiska Gaiman, czytam. I te, które mi się podobają, zostawiam, te, które troszkę mniej, odpuszczam. Jak jest w przypadku serialu? A no właśnie, serial w mojej ocenie jest bardzo dobry. Jest cholernie dobry, świetnie się przy nim bawiłem i bardzo mi się podobał. Przede wszystkim postać Sandmana została zagrana świetnie. Aktor widać, że niesamowicie dla mnie wczuł się w rolę i zagrał to dosłownie tak, jakbym chciał, żeby wyglądało. Dosłownie tak, jak czułem to, kiedy czytałem komiks, kiedy czytałem te dialogi, które wypowiadał Sandman. One były takie z jednej strony smutne, ale i opanowane, majestatyczne, takie wręcz bym powiedział boskie, bo jest on jednym z bóstw, prawda? Więc tak, to wyszło świetnie. I tutaj aktor w mojej ocenie naprawdę bardzo fajnie to wszystko przedstawił. Świetnie też zostało zrobione to, że wkradli tam całkiem sporo treści związanej właśnie z motywami Sandmana. Jeżeli mówimy, chodzi o komiks, warto wspomnieć to, co mi najbardziej tam się utrwaliło i chyba najbardziej taka jedna z kultowych. Jest to ta z jednych powieści, Jej trzepot skrzydeł, dobrze mówię? Kiedy Sandman spotyka się ze śmiercią i zaczynają rozmawiać. Zwyczajnie rozmawiać o... nie wiem, jakby to nazwać, o czym bogowie rozmawiają, o boskich rzeczach, ale to jest ta właśnie scena, kiedy ona chodzi sobie i po prostu zabiera ludzi do siebie, prawda? Przychodzi do nich śmierć. I to właśnie w komiksie zostało świetnie przedstawione, jeśli chodzi o uniwersum Sandmana. Fajnie to zostało wplątane w tą fabułę całą, która była właśnie nam przedstawiona w serialu i to jest świetne. Innym świetnym motywem, mi się bardzo ten odcinek podobał, bo był taki trochę prawdziwy, kiedy jest akcja w barze, prawda, i mówimy o Rubinie Sandmana, tylko nie pamiętam, wyleciał mi z głowy, jak nazywał się ten aktor, znaczy aktora kojarzę, tylko
ta postać, która właśnie wyszła z wariatkowa i siedzi sobie i pokazuje, co można zrobić za pomocą kryształu, kiedy z ludzi wychodzą te wszystkie ich pragnienia, prawda? Kiedy mówią to, co myślą, nie powstrzymują się, robią to i tam dochodzi do danteńskich scen. Jest seks, przemoc, mocne słowa i co tylko. Jakie to jest prawdziwe? Ile razy my mamy coś w głowie, co byśmy chcieli zrobić albo powiedzieć, ale się powstrzymujemy, bo wiemy, że nie wypada, prawda? I to świetnie przedstawiło ludzką naturę. To było po prostu świetne. Ten odcinek jest bardzo, bardzo fajny. I ogólnie, jako całokształt, fajnie to się zostało, że tak powiem, wszystko pokazane nam. Ta gra aktorska naprawdę mi pasowała. Warto też wspomnieć właśnie to, co z uwertury, którą tutaj wam pokazuję, czyli to, co dzieje się przed tak jakby komiksem Sandmana. Tam zostało też zawarte, kiedy jest on więziony w tej takiej kuli, prawda, i nie może się z niej wydostać. Więc tak, świetna sprawa i mógłbym chwalić i chwalić, bo naprawdę jest to dobre. Ale są też rzeczy, które mi się nie spodobały. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę są dwie takie najbardziej, które mnie ubodły. Co tak dosłownie poszły na przekór temu wszystkiemu i burzą mój taki koncept w głowie, jaki mam, jakim sobie ja ułożył, kiedy chciałbym stworzyć Sandmana. Ja wiem, że teraz wszędzie poprawność polityczna, pełna tolerancja, akceptowanie, stop rasizmowi i tak dalej. Ja to rozumiem, bo ja nie jestem rasistą, nie jestem żadnym homofobem, nie wiem kim jeszcze. Nie jestem, jestem mega tolerancyjny, ale ludzie, jeżeli robimy coś na podstawie czegoś, i zmieniamy bardzo, w mojej ocenie, istotne elementy, które zostały już nam tak zasiane w głowie, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Zostałem do tego tak przyzwyczajony przez kilkanaście łącznie tomów z uniwersum Sandmana i tych 10 głównych, czyli dość długiej serii, jakby nie patrzeć, 10 tomów to nie jest mało. To ja po prostu jednak opadają mi ręce i to psuje cały ten efekt tej cholernej zarąbistości tego serialu. Czyli pierwsza i podstawowa rzecz. Lucyfer, którego bardziej lubię jako postać stworzoną i wykreowaną, choć to on tak naprawdę zadebiutował w Sandmanie i ta seria, która wyszła spod pióra Mike'a Careya, jest dla mnie świetna. Teraz te trzy grubasy, które wyszły już jakiś czas temu od Megmontu, mam i są super. I właśnie, kiedy... I serial zresztą też fajny, trochę w żartobliwym tonie, co prawda, ale mi się podoba. I jeżeli widzimy, jak w postać Lucyfera w serialu wciela się kobieta, gdzie to był facet docelowo, to jest po prostu dla mnie... Nie, ja tego nie akceptuję. Ja tego nie akceptuję i to mnie strasznie wkurzyło. Wręcz byłem niezadowolony. A jeszcze bardziej byłem niezadowolony z postaci Luciena, tak? Jeżeli w bibliotekarz Sandmana, tak? Gość, który rządzi tym śnieniem, ja to tak sobie tłumaczę, jest w komiksie fajnym, wysokim, szczupłym mężczyzną, a tutaj dostajemy kobietę, niską taką, mało tego, jeszcze czarnoskórą, gdzie on był biały i mówię, nie jestem rasistą, tylko po prostu, jeżeli jest czarnoskóry Lucien, który jest kobietą w komiksie, niech będzie taki w serialu, ale jeżeli jest wysoki, szczupły mężczyzna, biały, a tu dostajemy małą, czarną kobietę, to tak samo jak była jakaś akcja z Wiedźminem, gdzieś czytałem komentarze na jakimś forum, trochę odbiegam od tematu, ale też była mowa, że ludzie... Czy tam ktoś się uczepiał, że jak to nie ma czarnych aktorów w Wiedźminie i tak dalej. No ale hello ludzie, tak na zdrowy rozsądek. Wiedźmin to jest słowiańska historia. Czy widzieliście w tamtych czasach gdzieś jak to zostało wymyślane wśród Słowian czarnoskórych mężczyzn? Czyli jeżeli będziemy nagrywali film, który będzie dział się w Afryce i będzie o plemionach afrykańskich, będziemy musieli tam wcisnąć białego? Jakiegoś, nie wiem, kogoś, bo poprawność polityczna, no hello. Dla mnie to jest trochę bez sensu. Róbmy to tak, jak być powinno i no nie wiem, mnie coś takiego wkurza, bo ja mówię, znam czarnoskórych ludzi, są bardzo w porządku i nic nie mam do nich w ogóle.
tylko po prostu tłumaczę. No nie róbmy takich rzeczy. Mnie to ubodło strasznie, mnie to wkurzyło wręcz bym powiedział. I mógłbym się tam jeszcze czegoś przyczepić, ale to główne wątki takie. Kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobieta. Zrobili to na odwrót, przekręcili, jeśli chodzi o Lucyfera i Luciana. I tak być nie powinno. Ja, sorry, ale się na to nie zgadzam. Co nie zmienia faktu, że Sandman jest bardzo dobry. Moja ocena to takie 8 na 10, odejmuję 2, bo jeden za właśnie to, co wspomniałem, a drugi punkcik za to, że może coś tam jeszcze mógłbym się doczepić i chciał zmienić, bo nic nie wychodzi idealnie i to dlatego. Co nie zmienia faktu, że zarówno seria Sandman komiksowa, jak i serial jest bardzo dobra i ja Wam szczerze polecam. Bo każdy, kto czyta komiksy, powinien znać tego bohatera i znać tego przede wszystkim scenarzystę. Gaiman ma swoje fazy w głowie, jak ja to mówię, i niektóre jego scenariusze, jak dla mnie, zbyt bardzo odlatuje, ale ogólnie tak, trzeba mu przyznać. Jest tym dobry. Sandman jest dobry i ogólnie to, co on pisze jako Gaiman, tak, spod swojego nazwiska, co wychodzi, jest dobry. Fakt, że czyta się to trochę czasami niekiedy trudniej, tak, ta jego forma narracji jest taka, nie wiem, jakby to był jakiś, czasami mam wrażenie, monolog totalny, albo jakby on rozmawiał tylko ze sobą, ale jest w tym jakieś piękno. Mi bardziej chyba nie pasowało to, że niekiedy za bardzo było to tak rzucane między tymi światami i czasami ta kreska mi nie odpowiadała w danym momencie. Ale to już nie jest wina Gaimana, to już wina rysowników, że są tacy jacy są, jeżeli mówimy o komiksie. Więc tak to wygląda, tak prezentuje się moja opinia na ten temat. Wyraziłem ją w końcu. Zeszło ze mnie ciśnienie. Także... dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie. Zapraszam Was do dyskusji. Oczywiście polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Będziecie wtedy na bieżąco z moimi materiałami i żaden Wam nie umknie. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.